czym tu dzisiaj zaczynamy? Zadania. Skizo. Spotkaj się ze skizem i oczyść obóz wypadowy. Dobra, no to zaznaczamy skiza. Dziada tego skalwaryjskiego podglądacza. W ostatniej misji coś nas podglądał. Ej, gdzie on kurde jest? Dobra, jestem. To czego chcesz? Czekaj. Chodź tutaj. Skizo, o co ci chodzi? Jak wejdziesz do środka, to ci pokażę. Wiesz, myślałem o twoim pomyśle. O tym, żeby zapieczętować te jaskinie na północy i zablokować drogę hordom przez farmy. No i? Problem w tym, że Mike nie mógł znaleźć odpowiedniego przywodu, prawda? No. A ja wiem, skąd go wziąć. O, stąd. Nie. No, wiem, co sobie nie. myślisz. Łapie, kuma. Nie, to jest w samym środku terenów wieczystych. Jak tam byłem zdobyłeś ostatnio, leki, to... które ocaliły twojego nie. kumpla. Skołujemy przewód, wysadzimy jaskinię i pa, hordo! Cholera, to był twój pomysł! Hej, oni zamknęli tę pieprzoną granicę, zapieczętowali tunel. Jeśli tam pójdę, to jakbym zaczynał wojnę z Skizo. Mam plan. Poza tym pójdę tam z tobą. Wiesz, będę cię pilnował. Zbierz tyle sprzętu, ile się da. Może nie będzie potrzebny, ale wiesz jak jest. Potem spotkamy się tutaj, bo tam prowadzi szlak przez żelazną granię. Co? Co ty wygadujesz? Zaufaj mi. Jezu. To jak? Do zobaczenia. Kurde, jak mnie wysyłają na misję, to mogliby mi przynajmniej zatankować. A nie, ja będę własny hajs. Swymi rękami ciężko zapracowany. O, już 18 koła, kurde, reputacji. Mam dzisiaj niezły towar. Bas, jak się miewasz? Posiedzę tutaj do... Dobra, załatwione. Może jednak spróbuj dzień, dwa... Wpadaj, kiedy chcesz. Na miejscu. Adi, jesteś może? Tak, Dikon, co tam? Próbowałem buzerowi psa i było dokładnie jak mówiła. Fajnie to słyszeć. Wiesz, dobry z ciebie przyjaciel. Szczęście życzę. Bum! No. Cholera! Łamacz! Ej, już tu? Jesteś tam? Tak, Buzman, co jest? Chciałem tylko podziękować za psa. Żaden problem, bracie. Znaczy, łaził za mną, wiesz, jak się odczepić. Hej, leżeć! Daj, bitch. Przerwało. Hej, leżeć! Hej! No już spoko. Jasne, szedł za to. Hej! Ale po na imię Jack. Tak, Jack byłby przez coś. Nie, nie trochę.
Chodźmy. No już, spokój, kolego. No już, dość. Dobra, Dick, muszę spadać. Buzer bez odbioru. Zaczekaj, już idę. Hej, słuchaj, w syfie jest niebezpiecznie, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Obóz? Okej, gdzie? Pokaż mi, gdzie? No widzę, do starej baby bym najchętniej go wysłał, tylko czy tam jest repa? Kurde, nie dają tam reputacji, ale lipa. Hot Springs. No i co, muszę go do Majka wysłać, bo u Complanda to już całkowicie nic nie chce. Hej, idź do Lost Lake, znajdź Ricky Patil, powiedz, że cię przysyłam. Już było po mnie, kurwa, rozumiesz? Mam na imię Dick, ale nie znają. Dobra, leć i nie daj się złapać. Co za ziomek jedzie? Dick, jesteś tam? Tak, Buzman, co jest? Chciałem tylko podziękować. No nie. Znowu ten sam dialog? Żaden problem, bracie. Znaczy... Bo za wcześnie nie, przerwałem tamten. Co miałem zrobić? Hej, leżeć. Hej. No już to. Jasne, że za tym. Hej. Dałem mu na imię Jack. Tak. Hej! Co ty robisz? To, co my zrobimy, to wpierdolimy się tam tylnymi drzwiami. Na piechotę? Nie mówiłeś mi, że będziemy szli pieszo. A pamiętasz, co było, kiedy pojechałeś tym starym klekotem? Słuszna uwaga. Hej. Nawet nas nie zobaczą. Pewnie, że nie zobaczą. No pewnie więc, on specjalnie to robi tylko. Wspominał, że wysłał cię na negocjacje z Carlosem? Zaraz, staruszek ci to powiedział? Tak, pewnie. Dobra, to chyba nic złego, że o tym wiesz. Skoro ty i twój ziomek należycie teraz do obozu. No, musiało pójść świetnie, skoro właśnie próbujemy przejść przez... Zaraz, jak to nazwałeś? Pierdolone tylne drzwi? Nasze małe spotkanko? A, tak, było super. To jak negocjować z gromadą małp naszprycowanych PCP. Ale wiesz co? O ile nas nie przyłapią, rozum staruszka może się mimo wszystko utrzymać. A Buzer i ja dopiero co się z nimi napieprzaliśmy w Rock Camp. Hej, Carlos powiedział, że to była pomyłka. Jacyś pogubieni wieczyści. No, w każdym razie obiecał, że to się nie powtórzy. To mnie uspokoiłeś. A co ja tam niby wiem? Jestem tylko pionkiem Majka, tak jak ty. Szlak! Słyszysz to? Tak, wilki. Zainfekowane? Pewnie zaraz się przekonamy. To jak sobie poradziłeś poprzednio? Była tu taka drabina, ale zostawili ją górnicy. Czy chuj wie co? Chodź, tutaj. Podsać mnie. Gotowy? Tak. Dawaj! Udało się. Rozejrzyj się tam. Zobacz, czy nie ma tej drabiny. Ja poszukam tutaj. Tylko szybko. To terytorium wieczystych. Musimy zniknąć, zanim zrobi się jasno. Ha? Powiedz mi coś, czego nie wiem. Kurde, liczymy na to, że on mnie po prostu wciągnie teraz. Wilki! Uważaj! Ja jej załatwię! Dobranoc. Fuck. To już chyba wszystkie. Skizo, gdzie do cholery jesteś? Czekaj, już, zaraz. No co z tym durniem, no? O, idzie. Kto tam składał tą drabinę? Uwaga na głowę! Dobra. W papierach Majka znalazłem mapę.
pokazuje stare szlaki służby leśnej. Żelazny Mike pewnie uwielbia, jak to robisz. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Jasne. W każdym razie widać, że szlak jest w kiepskim stanie. Oznaczono go jako zamknięty. Widzisz to? Ta. Ognisko wieczystych. Widziałeś już takie? Nie. Nazywają to zgromadzeniem. Podobno robią tam różne pojebane rzeczy. Chodźmy naokoło. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Pierdolenie, chcę to zobaczyć. Co, życie ci niemiłe? Nie, już nie. Chcę tylko zobaczyć, przez co przechodzą. Wiesz, to całe spoczywaj wiecznie, ukorz się, te sprawy. Dobra, dobra, ale trzymaj się mnie. Jak się rozdzielimy, będziemy w czarnej dupie. Kurde. Jestem tuż za tobą. Nie mogę ich wystrzelać, niestety nie da się wyjąć broni. Ajajaj. Czekaj, stój! Co to ma być? Oni się tną. No. Znałem typa, co przeszedł te ich rytuały, czy chuj wie co. Powiedział, że wieczyści ciągle są naćpani. Używają PCP czy czegoś takiego. Nie czują żadnego bólu. Dobra, obejdźmy ich. Taki właśnie miałem plan. Debile. Widziałeś kiedyś coś takiego? Nie, nigdy w życiu. Ja też nie. Dlatego nie możemy się wychylać. Jeśli nas przyłapią, nie wystarczy nam kul, żeby ich załatwić. Masz rację. Wiesz, gdzie idziesz? Jasne. Jesteś pewny, że to dobra droga? Tak. A co? Bo wiesz, kiedyś często tędy jeździłem. Co? Moja pani pracowała w tej okolicy. Było tu laboratorium badawcze na wschód od chaty na Żelaznym Stoku. W każdym razie wiem, że kompleks transportowy jest w tamtą stronę. Idziemy dalej. Zobaczysz. To tędy. Jakby chciał mnie wpierdaszyć na minę, to już byśmy chyba leżeli. I by nas pokazał przy tym ognisku. Kto wie, co ten skizo kombinuje. O, słyszę bazę Niro. A nie, to Copeland. Co to kurwa było? Wieczyści używają trąbek, żeby wabić wirusów. Chodź. What? Będziemy tu zaczynać. Daj mi sekundę, jedną chwilę. Jezu. Jest to kto? Ktokolwiek, proszę. Chodź. No chodź, musimy iść. Nie, zostawimy jej z wirusem. Co? Nie. Nie po to. Skizo, nie zostawimy jej tu. Nie po to tutaj jesteśmy. Dobra, okej. Okej.
Wyrwam ją. Co się dzieje? Aha. Pszczaje. Ma połamane nogi. Nigdzie z nami nie pójdzie, brachu. Musimy stąd spadać. Zrób to. Hej, maleńka, maleńka. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Już dobrze, już dobrze. Już dobrze. Wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze. Wszystko gra, maleńka. Musimy przejść tędy. W porządku? A, w porządku. Dobrze zrobiłeś. Nie będę o tym gadał. Nie było innego wyjścia. Odpuść. O cholera, niżej, niżej. Co? Jezu, co znowu? To pierdolona horda. Nie, to nie jest horda. No to co, kurwa? Wieczyści. Chodź, idziemy. Już. Oni są kompletnie pojebani. Widziałeś może ich przywódcę, Carlosa? Nie. Wydaje się bardziej szurnięty niż reszta. Ma blizny na plecach, rękach i nogach. Cały czas powtarzam to Mike'owi. Nie można układać się z wariatami. Mówiłem ci, Skizo, nie zamierzam sprzeciwiać się żelaznemu Mike'owi. Chodź, musi być jakieś inne wejście. Hej, czekaj. Lepiej trochę się rozejrzyjmy. O czym ty mówisz? No, nie mamy pojęcia, co nas tam czeka, więc lepiej się rozejrzyjmy. Zobaczymy, czy uda się coś wykorzystać. Tak, tak, dobra, pewnie. Czemu nie? Rozejrzyj się i zobacz, czy coś znajdziesz. Dobra, gdzie ja mam się rozejrzeć, nie wiem. Chyba mogę coś z tego zrobić. Jak myślisz? Może te drzwi? Zamknięte. No debil, no. O. Chwila, 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 zwolnij. Nie wiesz, co nas tam czeka. O tej porze nocy będzie czysto. Nie martw się. Czysto powiadasz? Nawet go nie widziałem. To było tak szybko. No, zdarza się. A, racja. Hej, Dick. Mam u ciebie dług. Serio. Chodź, pomóż mi. Możemy przyjść tędy. Sam nie wiem, stary. Chodź. Dobra. Ah!
Chcesz tam wejść? A mamy wybór? Gotowy? Dawaj! Ty przyła się podtrzyma... Nie, nie, ty idź! Dam radę! Już! Już, już, już! Nie, szybciej! Ups, na to frajer. Zacięło się. Ciągnij! Zacięło się. Okej. Nie, dobra, dobra. Idź dookoła. Ja znajdę sposób, żeby jakoś otworzyć boczne drzwi. O, tu. O, shit! Dick! Dick! Gdzie ten gruj? Boże, jakby skoczyły na mnie wszystkie naraz, to przecież nie miałbym szans. Bez sensu one są. Rampedzidy. Mam cię. Praszkownia jakaś. Bandażyki. Siedziałem zamknięty w magazynie z bandą wkurwionych traszek. A myślałeś, że co? To łatwa sprawa. Już, już. Drzwi otwarte. Jezu. Nic ci nie jest? No, to tylko mała traszka, nie? Daj spokój. Weźmy tylko, znajdźmy talonty. Co myślisz? Biuro brygadzisty jest tam. Pewnie tam je trzymali. A, świetnie. I jak się tam dostać? Chodź, podsadzę cię. Zaraz, zaraz. Chcesz, żebym poszedł pierwszy w razie, gdyby coś tam było? A, rozgryzłeś mnie. A teraz rusz dupę. No, niech będzie. Dobra, gotowy? Tak. W górę! No! W górę! O mój Boże! Dobra, jestem. Daj mi chwilę. Poszukaj czegoś, żebym mógł się wspiąć. Masz. Uwaga na głowę. Udało się. To musi być to. Bingo. Podtrzymaj to, a ja wyciągnę. A może ja to wyciągnę? Co, ciągle mi nie ufasz? Tak się składa, że ufam. Chodź, spieprzamy stąd.
Schizo, chciałem ci podziękować. Nie, stoko, ziomo. Że tu ze mną przyszedłeś, że pomagasz. Jezu, weź już. Ale serio, bo nie za bardzo nas chcieli w Lost Lake. Weź, daj spokój, dobra? No dobra, Schizo, jak już wrócimy do obozu, może pozwolić po... Co ty robisz? Sorry, brachu. To jedyny sposób. No teraz to nie czaję. Wiesz może, kim jestem? Nie. Myślałem, że wieczyści nie mają imion. Weszliśmy na ścieżkę. Moi wierni. Moi wierni pozbyli się swoich imion. Wszyscy poza mną. Na razie. Aha. Carlos. Jesse. Pamiętasz? Jesse, co do chuja? Zachowałem imię. I wspomnienia też. Tego jak ty, Boozer i Jersey Jim trzymaliście mnie. Kiedy Jack przyłożył mi do pleców palnik. Jesse, to było dawno temu. Naprawdę nie mieliśmy... O tak. Pamiętam krzyki. Nic nie szkodzi. Pamiętam też, że nauczyłem się wtedy czegoś jeszcze, czegoś ważnego. Wszystko w tobie. Wszystko, co sprawia, że jesteś sobą. O, można to wypalić. Póki zostanie tylko twoje imię. Właśnie takie są świrusy. To też już wiem. Dlatego musimy być tacy jak oni. Okej. Okay. To robimy to, czy zagadasz mi na śmierć? O, ależ robimy. Deaconie St. John. Ale chyba nie będziemy sami, co? O nie! Nie robimy! Nie możemy tego zrobić bez Boozera, nie uważasz? Musimy skończyć to razem. Nasza trójka. O Boże! Daję! O tak. Jeden z głowy. Został jeszcze jakiś tuzin. A może więcej? Co za szczęście, że my trzej, ty, ja i Boozer wciąż żyjemy. I spotkaliśmy się tu, kiedy świat się kończy. Kurwa, co zrobiłeś Boozerowi? O, jeszcze go nie ma. Ale będzie. Wkrótce. Wow. Czyli to ty. Widziałam, jak cię przynieśli. Lisa. Nie. Nie nazywam się tak. Weszłam na ścieżkę. Już nie mam żadnego imienia. My nie mamy imion. Wszyscy. Wszyscy moi bliscy. Nie żyją. Lisa. Posłuchaj. Wiesz może, czemu jesteśmy jak oni? Jak świrusy? Nie. Bo nie mają pojęcia, co stracili. Kogo
stracili. Lisa! Oczuj ból. Zaraz się. Poczuj pustkę, którą jest jeden umysł. Zostawią cię. Dobra, tam już nie ma komu pomagać chyba. Zyskać swój sprzęt. Ktoś tam jest! Mam cię. Ale dojadę tego skiza. Dobra, tam się nic nie ukręci. Kamień chociaż? Są kamienie, dobra. To ognisko. Chyba trudno je przegapić. Dobra, gdzie jest to ognisko? Ja akurat je przegapiłem. Chyba gdzieś na środku pewnie. Wirusy czy? Downy.
O, coś jest. A, niestety. Tylko śmietnik. No i mamy to. Dobra, tylko jak tam wejść? No nie przyciśniesz się, naprawdę? No, chyba nie. Done. Tędy też? Nie da rady? No to teraz jestem w kropce. Muszę przebić całą chatkę. I nadal nie ma rozwiązania. Jakie mam tam wejść w takim razie? Spróbuję jeszcze raz od tej strony. Może tu trzeba coś popchnąć, przesunąć? No nie wygląda na to. Ech. Dziadostwo, no. Co tu zrobić? Myślę, że może być jeszcze jedna opcja. Może muszę pozabijać ich dookoła i wtedy z któregoś z nich może wypadnie jakiś klucz do tych drzwi.
No jeszcze raz sprawdzę mimo wszystko tą kwestię. O, patrz. Coś tu, kurde, widziałem jakiś kwadrat. To pomoże. Żebym miał to w taki sposób pozbierać? Nie, raczej nie. Dobra, to, że dało się to stąd wziąć, to był chyba czysty przypadek. No. Czyli to nie były moje itemy tam. Mam do ciebie pytanie, o co tu chodzi? Co? Ściągacie tutaj ludzi, ogłupiacie ich, kradniecie ich rzeczy. A potem co, wrzucacie to wszystko do tamtego ogniska? Tak to jest? Jezu Chryste. O, siema. Tak. Ale mam kolejne pytanie. Gdzie moja skóra? Co? Skóra, skórzana kurtka, cholerna skórzana kurtka. Kto ją ma? Nie, wiem. Okej. Okay. Czekaj, czekaj, właśnie poszedł. Zabrał ją i poszedł niedawno. Dołącz do nas. Tyle na ten temat. Dobra, rozejrzyjmy się. Co my tu mamy? W tę stronę. Właśnie poszedł. Ej, a naboje? Halo, halo. Naboje są moje gdzie? Świeże ślady. Kurde, naprawdę za kurtką będę szedł. Hej. Zrób mi przysługę. Zdaj mi to z siebie. Nie, nie, nie! Wytyniemy ci duszę! Dzięki. Okoś się, dupko. Dobra, czy ja mogę już burdę robić tutaj? Chociaż właściwie nie mam naboi. Lisa, pomóż? Spoko. No, teraz się przycisnął zasraniec. Ciebie nikt już nie odnajdzie. Nie! Ukosz, skurwysynu! Liso, Liso, posłuchaj mnie. Słuchaj, wiedzą, że mnie uwolniłaś. Tu nie jest bezpiecznie. Chodź ze mną, zanim... Dobra, nie musisz ze mną iść, ale nie możesz tu zostać. Inaczej cię zabiją. Rozumiesz, co mówię? Iż!
Dobra, słuchaj. Biegnij najszybciej jak możesz. Trzymaj się z dala od dróg. I nie zatrzymuj się. Już. O. No i witam. Zobaczmy. Coś mi się wydaje, że się zabawimy zaraz. Okej. O, idzie. Buzer, jesteś tam? Buzer, jeśli mnie słyszysz, słuchaj, Skizo, to on mnie wystawił. Wieczyści, Buzer, oni nadchodzą, ostrzeż Majka. Mam do motoru, kurde, o taką z buta cisnąć? Nie, no tu stoi jakiś. Słabe to. Ale oni znaleźli rozwiązanie na paliwo. Po prostu włożył przy sobie bak z tyłu. What? Just do it. Dobre, czas na mięso. Pieprzony Jesse Williamson. Carlos, kawał niedojebanego chuja. Jack powinien nie tylko wypalić się na kula z Jesse. Powinien podarżnąć ci gardło. Już prawie. Buzer, obóz Lost Lake. Zgłoście się. Skiza jest już w drodze z wieczystymi. Słyszycie mnie? Czy ktoś mnie słyszy? Cholera. Lost Lake? Kurwa mać. Jest, jest. Wciąż tam jest. Buzer? Jesteś tam? Ricky? Obóz Lost Lake. Jest tam kto? Dicho. Tak, to ja. Chwilę, zaczekaj!
czyści i polują na Buzera. Dick? Nie! Ej, nie strzelaj, to Dickon! Żelazny Mike wysłał nas za tobą. Wie czyści! Zatrzymywać się, ja się nimi zajmę! Wracamy do obozu! Będę was ubezpieczał! Trzeba ich powstrzymać! No zdechniesz. Nie zatrzymywać się! Dalej! Jasne? Do głównego mostu. Ja się odłączę. Dostanę się tam przez kładkę, przez moczary. Jeśli jest tam Buzer, niech wie, że szukają go wieczyści. Jasna sprawa. Hej, St. John. Powodzenia. Dzięki. A jak jest tam Skizo, to trzeba zabić tego gnoja. Niezła burda tam. Łukosze! Nie! Przepraszam! Już dobrze, nie zrobię ci krzywdy. Chodź. Dobra. Nie. Wszystko gra. Rana jest płytka. Nic się nie będzie. Słuchaj mnie, słuchaj. Patrz na mnie. Szukam Buzera i Skiza. Wiesz, o kim mówię? Wiesz, może gdzie są? Nie wiem. Ja nic nie wiem. Tutaj wszystko po prostu wydarzyło się tak szybko. Oni byli wszędzie. Oni, znaczy się wieczyści, byli w całym obozie. Zaczęli nas torturować i zabrali mnie. Zabrali Jen, Rickę, Blake. Słuchaj, jak się nazywasz? Nicole, wiesz, jak używać broni? Tak. Okej. Będziesz tam po wieżę? Chcę, żeby się tam wspięła, a potem położ się na górze. Jak będą przychodzić wieczyści, upierdolimy łby, a ja pójdę poszukać twoich kumpli, okej? Biegnij. No, ładna akcja się rozgrywa. Ale na tym momencie sobie zakończymy i zatrzymamy się. I kolejne losy Dickona i obozu Żelaznego Majka już w kolejnym odcinku. A wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zapraszam na kolejny materiał. Cześć!